Dzień dobry, minęła godzina 12. Przemysław Tychmanowicz, witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o roli firm audytorskich, o tym, jakich rola się zmienia, czy pandemia miała wpływ na to, jak one działają. A moim rozmówcą jest pan Piotr Wyszogrodzki, partner zarządzający działem audytu w firmie PwC. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie proszę, zacznijmy od takiego ogólnego pytania, bo od dawna mówi się o konieczności zmian w branży audytorskiej, wzmacnianiu jakości i transparentności. Natomiast ostatnie miesiące to oczywiście pandemia. Czy ona wpłynęła jakoś właśnie na ten kierunek zmian, które wyznacza sobie branża? Może przyspieszyła, a może wręcz przeciwnie, spowolniła te zmiany? Ja myślę, że ani nie przyspieszyła, ani nie spowolniła, natomiast zwróciła naszą uwagę na kilka aspektów. Pierwszy aspekt to jest technologia i to, jak dzisiaj korzystamy z tej technologii, nawet to, że teraz rozmawiamy, ta nasza rozmowa rok temu wyglądałaby troszkę inaczej. I to, co się stało w ramach pandemii, podczas pandemii, przełożyło się też na branżę audytorską. My musieliśmy bardzo mocno technologicznie się rozwijać, bardzo mocno technologicznie odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku. Ja myślę też, że ten aspekt technologii będzie i po COVID-zie również bardzo istotny i mocno się będzie w naszej rzeczywistości umacniał. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, COVID pokazał też potrzebę dostępu do danych, weryfikacji tych danych w czasie bardziej rzeczywistym. Czyli audyt ze swojej natury rzeczy jest weryfikacja danych finansowych przede wszystkim, chociaż już nie tylko, na jakiś moment historyczny, w przeszłości. Podczas ostatnich miesięcy to, co bardzo było potrzebne i bardzo było widać, to dostęp do danych na bieżąco, czyli też ocena, jak dana firma sobie radzi na dzisiaj, a niekoniecznie 3 miesiące wstecz. To jest też coś, co pandemia i obecna sytuacja wzmocniła. Mówi Pan o tych nowych kierunkach, a jak one wyszły w praktyce? Które na przykład narzędzia z nowoczesnych technologii okazały się szczególnie pomocne w pracy audytora, a także jak wypadła ta właśnie weryfikacja wcześniejszych danych finansowych, tego dostępu do danych, jakby tak powiedzieć, najświeższych? Parę komentarzy. Ja mogę oczywiście skomentować i od strony branży, ale też od strony tego, co jako PwC robimy, jeśli chodzi o technologię i narzędzia. To, co na pewno było wykorzystywane od samego początku, czyli od marca zeszłego roku, to były platformy służące do kontaktu z klientami. U nas taka platforma ma nazwę Connect i służy temu, że porozumiewamy się ze wszystkimi firmami, z którymi współpracujemy, bardzo bezpośrednio, przesyłając sobie dane, informacje. Tak naprawdę ta platforma zastępuje nam maila. To nie jest tylko przesył danych, ale też dość skomplikowane narzędzie do planowania naszej pracy, czyli co, kto, kiedy ma wykonać i po stronie audytora, i po stronie firmy, z którą współpracujemy, na kiedy mają spłynąć dokumenty, na kiedy my się zobowiązujemy do ich sprawdzenia, czyli takie bezpośrednie, codzienne narzędzie do współpracy. I oczywiście w świecie zdalnym i zdalnej współpracy to było niezmiernie ważne. Drugi temat to automatyzacja naszej dokumentacji audytowej, bo jak pan wie, przetwarzamy ogromne ilości danych, oglądamy ogromne ilości dokumentów i potem wnioski z naszej pracy, one nie zostają gdzieś w powietrzu, tylko musimy je odpowiednio usegregować, udokumentować. Do tego służą nam bazy danych, do tego służą nam narzędzia, które wykorzystujemy na co dzień. Oczywiście znów w ramach pracy zdalnej, ale nie tylko, te narzędzia zyskały bardzo mocne na znaczeniu. W pracy audytora poza tym pojawia się cały szereg usprawnień, ułatwień technologicznych, jest tego coraz więcej, które też znów może nie mają aż takiego związku z tym, że mamy w tej chwili COVID, oby oczywiście jak najszybciej ten czas był za nami, ale też pracy audytorskiej. W momencie, kiedy firmy stają się coraz większe, coraz bardziej skomplikowane, dostęp do danych jest w czasie rzeczywistym, to narzędzia, które wykorzystujemy, to już nie jest osoba, która siedzi przy biurku i przegląda faktury, tylko skomplikowane narzędzia wchodzące w robotyzację, automatyzację, które nam po prostu w tym pomagają. Jest jeszcze jeden czynnik, który mam wrażenie w ostatnich miesiącach zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę, jeżeli chodzi o audyt,
Audyt przede wszystkim kojarzy się oczywiście z danymi finansowymi, ale takim modnym tematem są też właśnie dane niefinansowe, pozafinansowe. Czy wy jako uczestnicy tego rynku widzicie właśnie zwrot w tym kierunku? Na ten temat chociażby była też mowa podczas listopadowej debaty, w której brał pan udział, debaty Rzeczpospolitej. Czy w praktyce konieczna jest zmiana całego systemu sprawozdawczości, żeby właśnie te dane pozafinansowe odgrywały też istotną rolę? Oczywiście tak, i tutaj pan odwołuje się do tematów ESG, czyli po polsku środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Ja może zacznę od skali makro, bo to, co się w tej chwili dzieje na świecie, ma bezpośrednie przełożenie oczywiście w skali makro cały gospodarek, jeżeli chodzi o tematy ESG. Nawet pierwszego dnia prezydentury Joe Biden ogłosił, że Stany przystępują do porozumienia paryskiego. O czym wiemy. Te zmiany następują na poziomie Unii Europejskiej, która do końca kwietnia też przygotowuje już regulacje dość szczegółowe, jeżeli chodzi o ułatwienie przejścia na gospodarki bardziej przyjazne środowisku. Za tym idą ogromne fundusze również, które z tego co pamiętam w tej chwili to jest 0,5% PKB Unii na to przeznaczane. Także tam, gdzie idą pieniądze, tam są oczekiwania zgodne z obecnymi trendami, tam będą wymogi raportowania. I firmy, i spółki, i grupy będą zobligowane do tego, żeby poza danymi finansowymi wypowiadać się na tematy, o których teraz rozmawiamy. A znowu, tam gdzie jest raportowanie, tam jest audyt, tak? Bo znowu samo raportowanie nie służy tylko temu, żeby się pojawiało w sprawozdaniach finansowych czy w innych raportach, ale temu, żebyśmy na podstawie tego, co widzimy, mogli podejmować decyzje, czy inwestycyjne, czy jakiekolwiek inne. I tam ta rola audytora na pewno będzie coraz większa. Mówi pan o skali makro, a jak wygląda to w skali mikro? Czy wy na przykład w skali, w rozmowach ze swoimi klientami widzicie, że oni też zaczynają dostrzegać właśnie te wszystkie aspekty, o których pan wspomniał? Widzimy to i dostrzegamy. W ogóle my jakiś czas temu przeprowadziliśmy takie badanie i to było w skali Unii przeprowadzane. To raport nazywał się Growth Opportunity for the Century dla państwa, które chcielibyście to zobaczyć, gdzie 77% respondentów instytucjonalnych wskazywało, że w ciągu 2 lat chcą odejść, czyli bardzo duży procent, od produktów, które nie są zgodne z trendami ESG. Czyli widać, że te zmiany to nie jest tylko kwestia oczekiwań, ale w ogóle nastawienia na poziomie również mikro, że firmy w tym kierunku chcą się zmieniać. My w tej chwili już firmom doradzamy, przygotowujemy je do tych zmian i przede wszystkim do tego, jak należy raportowanie ustawiać. Jest szereg czynników, które trzeba brać pod uwagę i opisywać. I tak jak powiedziałem, ja myślę, że w ciągu, nawet nie myślę, tylko wiem, że w ciągu najbliższego roku to raportowanie u nas już szeroko zagości. Z waszej perspektywy to też jest chyba dodatkowa szansa na rozwój biznesu i dodatkowe zarobki. To oczywiście jest bardzo wdzięczny temat, jak w momencie, kiedy audytor może świadczyć usługi, które wychodzą poza core naszej, czy trzon naszej działalności. Na pewno nowe wymogi oznaczają więcej pracy, ciekawej pracy też, tak? Dla nas też pracy bardzo rozwijającej, bo znów poza cyfry, które od wielu, wielu lat stanowią podstawę naszej działalności, wychodzimy w czynniki pozafinansowe. Także jak to się przełoży na zarobki i wynagrodzenie, to jeszcze zobaczymy, ale z pewnością rola audytora będzie w tym zakresie rosła. Jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do tematu cyfryzacji i odejścia od tych standardowych metod, które wcześniej się sprawdzały. Czy może ten czynnik sprawił, że też jakby wynagrodzenie, jakie muszą wam płacić spółki, się zmieniło? No bo jednak cyfryzacja ma to do siebie, że niektóre elementy upraszcza, jest duża oszczędność czasu, no i chociażby właśnie tej papierologii też jest dużo mniej. I tak i nie, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o kwestie cyfryzacji i zastosowanie robotów i nowoczesne technologie, to z tej perspektywy czas, który poświęcamy i mam na myśli czas, który do tego się odnosiłem na początku, poświęcali nasi pracownicy na weryfikację dokumentów, faktur, on ulega skróceniu, czyli z tej perspektywy rzeczywiście ten czas ludzki rzeczywiście jest krótszy. Jednocześnie technologia nie bierze się znikąd. Technologie
albo rozwijamy sami, na czym nam bardzo zależy. Jest to też w jakimś stopniu dla nas prostsze, ponieważ rozumiemy nasz biznes, w związku z tym, rozwijając technologię we własnym zakresie, co robimy na dużą skalę, wiemy, jak dopasować te rozwiązania technologiczne do audytu, albo kupujemy, tak? Czyli tutaj też pojawia się albo koszt zakupu, albo koszt wytworzenia we własnym zakresie. I ten koszt niejako zastępuje nam, czy amortyzacja narzędzi, z których korzystamy, godziny, które kiedyś były wykorzystywane przez naszych pracowników. Także odpowiadając na wprost na to pytanie, ja myślę, że to są takie dwa trendy, które wzajemnie się znoszą i wpływ na akurat na kosztotwórczość audytu z tej perspektywy nie będzie zauważalny. A czy właśnie inwestycje w technologię mogą być właśnie takim jednym z kierunków, w którym będzie podążać w przyszłości branża audytorska? Z całą pewnością tak, i to się dzieje już dzisiaj, czyli to nie jest coś nowego albo coś, czego się spodziewamy, że pojawi się za rok albo za dwa, tylko to się dzieje już dzisiaj i to się dzieje od kilku ładnych lat. Ja też mówiłem kilka chwil wcześniej, że dostęp do ilości danych, którymi się zajmujemy, co więcej, dostęp do danych w czasie rzeczywistym, tak? Coraz więcej chmur działa w chmurze, te trendy też się będą zwiększać. Wymusza, nie, można wręcz powiedzieć, to, żebyśmy też wchodzili w stronę technologii, automatyzacji, też standaryzacji procesów. Czyli innymi słowy, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przy użyciu narzędzi, którymi dysponujemy, czy dysponowaliśmy jakiś czas temu, proces audytu trwał pół roku, dlatego że wtedy waga naszej, znaczenie naszej opinii na temat danych historycznych będzie stosunkowo niewielka. W momencie, kiedy jesteśmy w stanie przerabiać duże ilości danych, w czasie niemalże rzeczywistym i wracać do nie tylko do firm, ale przede wszystkim do inwestorów, do interesariuszy z informacją, tak, na dzisiaj te dane są prawidłowe. Ta funkcja audytu oczywiście wygląda zupełnie inaczej. Mówi pan na dzisiaj, rozumiem, że to jest duże uproszczenie. Ten na dzisiaj to znaczy co, kwartalnie? Jest uproszczenie, ale może nawet nie aż tak duże uproszczenie, dlatego że dzisiaj rzeczywiście, mówiąc audyt, mówimy o wystawianiu opinii z badania czy przeglądu sprawozdania finansowego na datę wsteczną, tak? I na dzisiaj ten krótki termin, o którym rozmawiamy, to jest miesiąc wstecz, a w wielu przypadkach to jest 2 miesiące wstecz, 3 miesiące wstecz, a firmy, które nie mają obowiązków raportowania giełdowego, te terminy są jeszcze dłuższe. Jednocześnie, tak jak wspominałem o chmurze, coraz więcej firm wchodzi w rozwiązania, które umożliwiają ekstrakcję czy wyciąganie danych na bieżąco i dostęp do tych danych na bieżąco, i wówczas oczekiwanie, które pojawia się z rynku, to jest oczekiwanie, patrząc do przodu, bardzo konkretne, to jest takie: drogi audytorze, to ty mi powiedz dzisiaj, czy moje dane na dzisiaj są OK, czy nie są OK. Tego dzisiaj nie robimy, czyli opinia z audytu, którą dzisiaj wystawiamy, nie odnosi się do danych, które są dzisiaj w systemach albo gdzieś tam na serwerach czy w chmurach. Mogę sobie natomiast wyobrazić, że za kilka lat dokładnie tak będzie wyglądała nasza praca. Czyli mamy dzisiaj dane, te dane są obrabiane przez maszyny i roboty. Człowiek do tego musi dołożyć kawałek od siebie, bo zawsze w naszej pracy istotny jest osąd i jednak maszyna wszystkiego nam nie zastąpi. No, ale ta opinia się pojawi na przykład za 2 tygodnie, a nie za 3 miesiące. Trochę tą odpowiedzią wyprzedza Pan moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać o taką ogólną przyszłość audytu. Czy to będzie trochę takie ściganie się z czasem? Ja lubię myśleć o tym, co nas czeka do przodu, czyli to nawet bym wyprzedził pojęcie ścigania się z czasem, bo proszę zobaczyć, że mówimy teraz o takim audycie, nazwijmy to znowu po angielsku real time, tak? Czyli badanie sprawozdań, które jest, czy danych, które są dostępne w danym momencie. Jakbyśmy popuścili trochę wodze fantazji, ja wiem, że tutaj wychodzę do przodu, można sobie wyobrazić sytuację, w której mając pod kontrolą ogromną ilość danych, czyli widząc, jak spółka X w dowolnym sektorze radziła sobie przez ostatnie 10 lat, załóżmy, wiedząc, jak wygląda rynek, jak wygląda gospodarka, ekonomia, możemy pokusić się o pewne predykcje, tak? Czyli co zresztą również dzisiaj wiele firm robi, czyli pokazuje inwestorom, gdzie będziemy za rok, za dwa, za trzy, za cztery. Więc mogę sobie też wyobrazić sytuację, w której dostęp do danych w połączeniu z technologią i wiedzą audytorską pozwoli nam na to, żebyśmy na przykład opiniowali predykcje. Wiem, że to jest dość daleko posunięte stwierdzenie, ale z punktu widzenia oczekiwań rynku, oczekiwań analityków, inwestorów,
Bardzo byłbym zainteresowany, żeby się dowiedzieć, czy mógłbym zainwestować dzisiaj w firmę X, a audytor firma XYZ potwierdzi mi, że to jest dobra inwestycja. Także tu można spekulować na bardzo wiele różnych sposobów, ale z pewnością to przejście z danych historycznych na bieżące i być może przyszłe, to jest to, co w tej chwili widzę na rynku. Panie Piotrze, zaczęliśmy od takiego dość ogólnego pytania. Chciałbym, żebyśmy też takim ogólnym pytaniem zakończyli. Na rynku finansowym zaufanie jest absolutnie kluczowym elementem. To zaufanie w ostatnich latach często było towarem deficytowym. Czy wierzy Pan, że uda się je odbudować? Często też się mówi, że zaufanie buduje się latami, a traci w 5 minut. Jaką to rolę w tym wszystkim może odegrać właśnie branża audytorska? Ja wierzę bardzo głęboko. Ten temat braku zaufania albo ograniczonego zaufania to nie jest znów coś nowego i charakterystycznego dla naszych czasów, bo można by wymieniać szereg przypadków, w których mieliśmy problemy z zaufaniem i lat temu 30, 20 i 10 i mamy również dzisiaj. Jakkolwiek bardzo byśmy tego nie chcieli, to niestety te tematy nas wszystkich dotyczą. Branża audytorska ma być odpowiedzią na ten brak zaufania i taka jest nasza rola, taki jest nasz cel. My mamy zwiększać zaufanie inwestorów, mamy zwiększać zaufanie interesariuszy i to, co Państwo dostajecie z rynku, informacje, które pojawiają się z rynku, my poprzez swoją weryfikację, sprawdzenie mamy zapewnić, że one są dobre, prawidłowe, poprawne. To mi się wręcz bezpośrednio wiąże z tematem zaufania i z pewnością w tym zakresie nasza rola będzie co najmniej taka sama, jeżeli nie jeszcze większa niż do tej pory. Chciałbym się powiedzieć, trzymamy za słowo. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję uprzejmie, bardzo było mi miło, dziękuję. Moim rozmówcą pan Piotr Wyszogrodzki, partner zarządzający działem audytu w firmie PwC, a kolejny program prosto z parkietu jutro godzina 12:00.